zmierzch nadziei. Żyjemy w czasie bez nadziei. Nie wierzymy, że z przyszłości wyłoni się sprawiedliwszy świat i lepszy człowiek. Upadły świeckie mesjanizmy i utopie. Pozostała jedynie podszyta lękiem minimalistyczna wiara w dobrobyt i bezpieczeństwo. Przetrwać i zabawić się w interwałach wolnych od konieczności i lęku. Nadzieja eschatologiczna, nawet dla wierzących, nie ma już większego znaczenia i nie wywiera wpływu na nasze codzienne wybory. Religijne zabiegi wokół wieczności są niskoskładkową polisą ubezpieczeniową na wszelki wypadek. Nikt też nie spodziewa się, że kościoły chrześcijańskie zmienią bieg zdarzeń, zbudują sprawiedliwszy świat i staną się zarzewiem przemiany duchowej ludzkich rzesz. Zapowiadana co rusz wiosna chrześcijaństwa czy pokładanie nadziei w kolejnych pokoleniach młodych okazały się jedynie przyjaznymi życzeniami i zaklinaniem przyszłości. Coraz częściej szukamy dostępu do absolutu poza kościołami. Jako chrześcijanie zdaje mi się nie wiedzieć, jak urzeczywistniać Królestwo Boże w życiu społecznym. Co to w ogóle ma znaczyć? I jak uczynić z Jezusowego wezwania realność? A Christianitas, jako całościowy ład cywilizacyjny, inspirowany chrześcijańską nadzieją, jest nieodwracalnie przeszłością Europy i nostalgiczną utopią katolickich tradycjonalistów. Histeria chrześcijańskich fundamentalistów, zarówno katolickich, jak i protestanckich, tworzy karykaturę królestwa w postaci gett religijnej ksenofobii. Nie lepiej jest zresztą po stronie świeckich postmodernistycznych ideologii, jak ekologizm, feminizm, alterglobalizm i tym podobne. Wielkie, totalne narracje oświeceniowego progresizmu, komunizmu i faszyzmu zastąpił politeizm z absolutyzowanych aspektów rzeczywistości. Upadkowi globalnych nadziei towarzyszy upadek nadziei człowieka prywatnego. Oba te procesy są zresztą organicznie ze sobą związane. Człowiek prywatny, który nie wierzy w moralną i eschatologiczną przyszłość świata i człowieka, jest osłabiony w wierze we własne możliwości moralnego i duchowego rozwoju. Banalność pragnień obecnego pokolenia młodych Polaków, ich całkowity i zupełnie bezwstydny oportunizm i pragmatyzm wyraża dość dobrze ten powszechny upadek nadziei człowieka Zachodu. Jeśli moja zasadnicza intuicja jest trafna, oznacza to, że żyjemy już nie tyle w sytuacji permanentnego kryzysu, ale w stanie katastrofy. Tragifarsa życia politycznego w Polsce, jego nieomal całkowita, krzykliwa fikcyjność na głębszym poziomie jest symptomem powszechnej, metafizycznej i aksjologicznej pustki, braku nadziei. Gdzie leżą zasypane źródła nadziei? Dokąd i do kogo się udać? Trzeba te pytania postawić sobie w całym ich radykalizmie i nagości i nie powtarzać bezkrytycznie gotowych formuł. Pójść głębiej i samotniej. Odnowienie filozoficznej i religijnej nadziei człowieka staje się najważniejszym wyzwaniem myślenia i życia. Przynajmniej mojego.